Telewizja w Polsce PL gorące pytania. Wracamy, drodzy Państwo, i zgodnie z zapowiedzią mówić będziemy o wewnętrznej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, sytuacji politycznej. Przewidywać będziemy, co się wydarzy po tym, co się już wydarzyło. Powrót Tuska to był ten moment, który wielu wskazywało jako ten, który wiele zmieni w polskiej polityce. Tak się i też wielu to wskazuje, nie wydarzyło. Dlaczego? Czy Jarosław Kaczyński ograł Donalda Tuska? Można powiedzieć śmiało, że taką tezę wczoraj w naszym programie postawił Jacek Karnowski. To znaczy mówił o tym, że Jarosław Kaczyński po prostu przeciągnął niezdecydowanych parlamentarzystów, gruntując sobie większość parlamentarną i tak naprawdę nie dopuszczając do tego, by Donald Tusk razem z Jarosławem Gowinem stworzyli jakikolwiek nowy twór polityczny. Czy zgadza się z taką tezą nasz gość Jan Rokita? Witamy ponownie. Wydaje mi się, że chyba nie do końca bym tak opisywał tę rzeczywistość, ponieważ tu jest chyba między tą opinią a tym, co ja sądzę o rzeczywistości polskiej polityki, jest pewna jedna istotna różnica. To znaczy ja zakładam, że ani przez chwilę Tusk, o czym mówiliśmy w poprzedniej części programu, nie zamierzał przedterminowo pozbawić władzy Jarosława Kaczyńskiego. Prawda? To znaczy w tym sensie, bo gdyby on miał taki plan, to można by powiedzieć, że rzeczywiście Kaczyński go ograł i ten plan się nie udał, prawda? Bo Kaczyńskiemu udało się taką polityką, powiedziałbym, niezbyt ładną, prawda? Ten, tutaj jednak kupowanie tych poszczególnych głosów, oferowanie im stanowisk różnych, no to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale ratująca tak naprawdę większość pisowską, prawda? Więc w tym sensie udało się zachować większość parlamentarną, więc rządzenie dalej jest możliwe, można by powiedzieć. Więc w tym sensie to jest niewątpliwie sukces Kaczyńskiego, choć powiedziałbym taki brudny sukces, prawda? Bo on jest nieładny, nieestetyczny sukces, prawda? Ale sukces, prawda? Sukcesy bywają nie tylko piękne, ale bywają też takie bardzo wymęczone, nieładne, prawda? I to jest taki nieładny, nieprzyjemny sukces, ale sukces. Ale moja opinia jest taka, jak pani już wcześniej powiedziałem, że takiego planu po stronie opozycji nigdy nie było z powodów, o których rozmawialiśmy w poprzedniej części naszego programu. Więc jeżeli takiego programu nie było, no to celem Tuska jest raczej to, żeby doprowadzić do takiej przebudowy obozu opozycji, ażeby on umożliwiał nie tylko wygraną wyborczą, ale stworzenie rządu, który on byłby w stanie sam kontrolować, nawet jeśli nie stanąłby na jego czele, prawda? Więc w tym sensie ten program się do tej pory Tuskowi nie udał. I to jest tak naprawdę jego do tej pory prawdziwa porażka, prawda? Czyli nie to, że Kaczyński ma większość, że PiS rządzi, bo on nie zamierzał PiSowi odbierać władzy, tylko to, że opozycja jest dzisiaj w takiej kondycji, w takiej strukturze działa, która jak na razie, chociaż opozycja podsumowana w swoich wpływach we wszystkich partiach jest względnie silna, to na razie nie ma, to nie jest to obóz, który byłby zdolny skutecznie wygrać wybory, stworzyć rząd i przejąć władzę, prawda? Jest to obóz tak głęboko skonfliktowany i podzielony, prawda? I tak ostentacyjnie kwestionujący przywództwo Tuska, że można powiedzieć, pod tym względem się niewiele do tej pory opozycji, a zwłaszcza Donaldowi Tuskowi udało, i to jest miara jego porażki do tej pory. No właśnie, to możemy przypomnieć, szanowni państwo, wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, który mówi właśnie o ataku na lewicę. Bardzo bym serdecznie prosił pana Donalda Tuska, żeby lewicę przestał atakować, bo wróg tak naprawdę i przeciwnik jest w PiSie, a nie w lewicy, w Platformie, czy w panu Hołowni, czy w panu Kosiniaku. No i tyle. Wie pan, to po prostu przyjdzie czas pewnie na wszystko. Ale nie mówi pan dzisiaj twardego nie wspólnym listom z Platformą? Nie, nie mówię twardego nie żadnym listom i żadnym tworzeniom list na opozycji. No właśnie, to jaka jest tak naprawdę relacja pomiędzy Włodzimierzem Czarzastym a Donaldem Tuskiem? No widzi pani, to jest ciekawa wypowiedź z perspektywy naszej rozmowy, bo tak jest tak, gdyby, jeśli politykę traktować jako, te wypowiedzi polityków traktować przez pryzmat propagandy politycznej, a one wszystkim służą propagandzie politycznej, przecież to jest jasne, prawda? Politycy nie mówią po to, żeby powiedzieć prawdę, tylko po to, żeby zmobilizować swoich wyborców, prawda? Żeby pozyskać wyborców. Więc jeśli z tej perspektywy popatrzeć na te słowa Czarzastego, to stwierdzenie, że wróg
dla całej opozycji jest w PiS-ie, a nie wewnątrz, gdzieś pomiędzy partiami opozycyjnymi, jest oczywiście dla wyborców opozycji wzorowe, prawda? To znaczy jest propagandą taką zupełnie oczywistą, skuteczną, świetnie działającą. Jeśli traktować by to zdanie jako opis prawdziwej rzeczywistości politycznej, to ono jest fałszywe, prawda? Dlatego, że prawdziwy wróg Tuska czai się wcale nie w PiS-ie, tylko czai się gdzieś tam w opozycji. I wszystkie te partie opozycji, prawdziwym wrogiem Hołowni jest Tusk, prawdziwym wrogiem Czarzastego i Lewicy jest Platforma i Tusk, prawda? Znaczy tak się kształtują te realne wrogości polityczne. Dlaczego tak się kształtują realne wrogości polityczne? Dlatego, że wszystkie te partie i kierownictwa tych partii wcale nie zastanawiają się w tej chwili nad tym, jak szybko odsunąć PiS od władzy. To w ogóle nie jest przedmiotem ich obrad, ich zastanowień się. Tu one mają do tego celu aparat propagandowy, które jadą przeciwko PiS-owi każdego dnia i to jest, jakby powiedziałbym, pewna rutyna, pewna liturgia polityczna, prawda? Takie dominus fobiscum et cum spiritu tuo. Wiadomo, że to będzie powtórzone, prawda, 100 milionów razy i to jedzie samo, prawda? Natomiast prawdziwe szukanie koncepcji, zastanawianie się, gra polityczna toczy się w obozie opozycji cały czas o to, jak jeden ma ograć drugiego. To znaczy, jeśli wygramy, to kto będzie kontrolował sytuację, prawda? Kto będzie zdolny do stworzenia rządu? Kto będzie panował nad polską rzeczywistością polityczną po wyborach, jeśli by udało się doprowadzić do tego, że PiS te wybory przegra, prawda? Więc to jest jakby podstawowa sprawa i oni będą, im bliżej będzie do wyborów, tym te konflikty prawdopodobnie i ta rywalizacja będzie się zaostrzać, bo taka jest logika partyjnej, demokratycznej polityki. Tusk próbował używać pewnego szantażu natury wręcz patriotycznej, prawda? To znaczy takiej próby kompromitacji innych liderów wobec własnych wyborców. Jeżeli mnie nie słuchacie, to nie jesteście dobrymi Polakami, prawda? Na co został wyśmiany, prawda? Przez swoich partnerów opozycyjnych. W związku z tym tam kluczową kwestią roku 2022 jest taka kwestia, kto kogo ogra, prawda? Znaczy Czarzasty, jeśli nie uratuje własnej suwerenności partyjnej, to dostanie z tyłu rdzawy nóż w plecy, mówiąc językiem Lewa Rywina niegdysiejszym, od swoich kompanów popartyjnych, ponieważ na lewicy jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo działaczy, bardzo duża grupa działaczy zainteresowana tym, ażeby nie podporządkować się Tuskowi i zachować bardzo daleko idącą suwerenność. W związku z tym jego walka jest walką na śmierć i życie o suwerenność, o to, żeby Tusk go sobie nie podporządkował i będzie to robił przez cały rok 2022. Mm-hmm. No właśnie, a jak te problemy, o których mówiliśmy chwilę w poprzednim punkcie programu, uda się przezwyciężyć i czy uda się przezwyciężyć rządowi i czy one wpłyną na notowania? Wszak no, wiemy wszyscy, że jest drożej, będzie jeszcze drożej, alarmują ekonomiści, a no, to jest najbardziej odczuwalne jednak. Jeżeli mówić o sukcesach Prawa i Sprawiedliwości, program 500+, czyli realna gotówka do kieszeni, to był ten plus, no to teraz będzie minus. Wie pani, teraz się dopiero dla PiS-u rozpoczyna prawdziwa polityka gospodarcza, tak? Dlatego, że przez te 7 lat rządów PiS miał bardzo daleko idący komfort. Komfort polegał na tym, że z jednej strony trend był taki, że przez całe lata rosły w Polsce płace i to one zaczęły rosnąć jeszcze pod rządami Tuska, a potem bardzo gwałtownie przyspieszyły. Potem się pojawiła zaraza, a wraz z zarazą moda w całej Europie, w tym także Polsce, na te gigantyczne tarcze, czyli cały czas te helikopterowe zrzuty pieniędzy. Więc pomimo kłopotów bardzo poważnych, jakie stwarzała zaraza, to ludzie ciągle byli nasycani pieniędzmi, prawda? I ludzie, i firmy, prawda? W związku z tym w gruncie rzeczy wszyscy byli w taki, w mniejszy bądź większy sposób zadowoleni, nawet jeśli zrzędzili, tak jak właściciele galerii, których zamykano od czasu do czasu, więc oni zrzędzili i zrzędzą do tej pory. Ale generalnie lud był zadowolony i na tym tle jeszcze w związku z dobrą sytuacją gospodarczą PiS uruchomił te wszystkie wielkie programy socjalne, no, które zmieniły tak naprawdę w znacznym stopniu strukturę społeczną w Polsce, które odegrały no, zupełnie kolosalną rolę, jeśli chodzi o i z jednej strony budowę politycznych wpływów PiS-u, ale z drugiej strony także pewien awans niższych warstw społecznych. To jest niewątpliwie największe osiągnięcie PiS-u, jakie tutaj zostało przeprowadzone w ciągu tych lat. No i teraz po 7 latach to wszystko się bardzo gwałtownie stopuje, prawda? Dlatego, że no,
Kapitalizm jest zjawiskiem, które rządzi się koniunkturami, a zaraza spowodowała to, że koniunktury i dekoniunktury stały się znacznie bardziej radykalne, znacznie bardziej głębokie, prawda? I to idzie bardzo głęboka dekoniunktura. Niektórzy nawet mówią, chociaż lewicowi ekonomiści, tacy jak, nie wiem, Varoufakis, ten Grek, który jest kultowy na lewicy zachodniej, prawda, ekonomicznej, mówią, że to nieprawda, ale coraz częściej formułowane są przypuszczenia, że obecne warunki sprzyjają zjawisku tak zwanej stagflacji, którego nie znała Europa Zachodnia od lat 70., czyli słaby rozwój gospodarczy, stosunkowo niski rozwój gospodarczy, plus wyścig płac i cen, prawda? Wyścig płac i cen, którego Europa nie znała od lat 70., a my od czasów późnego Balcerowicza, więc... Więc to wszystko sprawia, jeśli do tego nałożyć kiepską politykę Banku Polskiego przez dłuższy okres czasu, który nie zrobił niczego, żeby wcześniej wstrzymać inflację, i kryzys na wschodzie, który wytwarza no, zupełnie jakiś obłąkany we wzrost cen gazu, prawda? No to widać, że na tym tle rola Morawieckiego i jego doradców ekonomicznych jest w tej chwili nie do pozazdroszczenia. To znaczy Morawiecki jest przystosowany do tego, zresztą premier Szydło tak samo wcześniej to robiła, że dla Polaków ma cały czas dobre wiadomości na temat pieniędzy, że mogą być różne inne złe wiadomości, ale na temat pieniędzy to zawsze są dobre wiadomości. Otóż różnica polega na tym, że w 2022 roku żadnych dobrych wiadomości na temat pieniędzy nie będzie, tylko same złe. No, w związku z tym PiS musi się nauczyć tego, ażeby własnym zwolennikom i opinii publicznej umieć opowiedzieć o tych złych wiadomościach na temat pieniędzy w sposób, który będzie wzbudzał jakieś zrozumienie, prawda? W sposób, który to usprawiedliwi, w sposób, który to wyjaśni. Bo najgorzej będzie, jeśli propaganda pisowska pójdzie dalej tropem mamy dla Polaków jeszcze to i tamto, a wszyscy będą coraz bardziej widzieć, że to jest nieprawda, prawda? No, że jest dokładnie odwrotnie. To będzie katastrofa, dlatego że wie pani, co to oznacza. To oznacza utratę wiarygodności. Najważniejsze zadanie, jeśli chodzi o zdobywanie zwolenników czy utrzymanie zwolenników, polega na tym, jak sformułować uczciwą, wiarygodną, a jednocześnie ciężką opowieść dla Polaków o tym, że będzie im gorzej i że musi im być gorzej. To jest bardzo trudne zadanie dla polityka, wręcz karkołomne, zwłaszcza po 7 latach opowiadania, że będzie zawsze lepiej. To nie jest tylko problem Morawieckiego, to jest problem całej Europy. Co się z Bidenem dzieje w Ameryce, prawda? Biden ma ten sam problem i dołuje, prawda? W listopadzie przegra wybory do kongresu i będzie miał katastrofę kompletną. A czy PiS przegra następne wybory w takim razie? Wie pani, to jest, myśmy już kiedyś o tym rozmawiali, więc jeśli przegra... Cały czas są nowe wątki i niestety tak. Jest cały czas coraz drożej, o czym mówimy. Jeśli przegra, to pierwszym krokiem do tej przegranej będzie ten Urząd Regulacji Energetyki, prawda, który pozwolił na 50-procentowe wzrosty cen gazu, prawda? I zdaje się, że prądu też. Więc to jest jakby, nie wiem, jeśli o tym PiS nie zacznie, jakby nie znajdzie tutaj odpowiedniej opowieści na ten temat, uczciwej, prawda? I cały czas będzie powtarzał tylko, że za Tuska, że to wina Tuska, no to wszystko się będzie stawało coraz mniej wiarygodne. No więc jeśli przegra, to jest jakby początek przegranej. Jeśli wygra, no ja nie wiem, czy wygra, czy przegra, i ja twierdzę, że my nie będziemy tego wiedzieć aż do dnia wyborów, a nawet do tej 21, kiedy będą pierwsze wyniki podane, prawda? To moim zdaniem to się będzie rozstrzygać w ostatniej chwili. Więc jeśli przegra, to z tego powodu, a jeśli wygra, to z powodu tego, że konflikty wewnątrz obozu opozycyjnego nie dadzą się tak naprawdę zlikwidować, a rola Tuska będzie przez innych coraz bardziej kontestowana i opozycja w gruncie rzeczy pójdzie do wyborów śmiertelnie bijąc się między sobą i próbując to ukryć za wszelką cenę przed swoimi wyborcami przy pomocy sloganów pisowskich. Czyli krótko mówiąc, o ile po stronie rządu
słabością jest w tej chwili gospodarka i niezdolność, nieumiejętność opowiadania uczciwego o niej, o tyle po stronie opozycji słabością jest wojna wewnętrzna na śmierć i życie i kompletna nieumiejętność opowiadania o niej, prawda? Znaczy to są te dwie słabości, które działają na dwie strony negatywnie. Tak jest. Serdecznie dziękuję za ten komentarz. Jan Rokita naszym gościem. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście do tych tematów będziemy na bieżąco wracać do komentowania ich dla państwa również. Do zobaczenia. Na trzech króli.